Cześć! Dzisiaj będzie przepis na pyszne masło orzechowe. Masło do zrobienia w domu. Jest to szalenie proste. Potrzebujecie do tego wyłącznie orzechy. Przygotowanie zaczynam od uprażenia orzechów. Można zrobić to na suchej patelni lub w piekarniku. Ja na suchą patelnię wsypuję orzeszki ziemne, niesolone. Pamiętajcie, żeby kupić właśnie niesolone orzeszki. I podgrzewam, aż poczujecie taki wyraźny aromat orzechowy i te orzeszki tak delikatnie się zezłocą. Tylko pamiętajcie, żeby ich nie przypalić, nazbyt nie przyrumienić, żeby masło orzechowe nie było gorzkie. Odstawiam orzeszki do przestudzenia, a kiedy są już wystudzone, to wrzucam je do naczynia i za pomocą takiego zwykłego blendera, u mnie to jest blender przystawka do miksera, miksuję. Na początku jest ciężko. Ja nawet próbowałam w zwykłej siekaczce rozdrobnić te orzechy, ale jednak blenderem idzie znacznie lepiej. Trzeba po prostu bardzo, bardzo konsekwentnie kilka, nawet kilkanaście minut z przerwami miksować. Na początku to będą orzechy rozdrobnione, a po jakimś czasie zacznie pojawiać się ten taki tłuszcz orzechowy i wtedy już pójdzie z górki. Miksujecie aż do momentu, kiedy ta konsystencja orzechowa, masła orzechowego będzie taka no, fantastycznie kremowa. Do masła polecam Wam dodać trochę soli, no bo to jest wersja bez soli. Jeżeli chcecie takie masło, jakie znacie ze sklepu, no chyba, że zawsze kupujecie to niesolone, ale myślę, że większość kupuje solone, to polecam dodać teraz trochę soli i jeszcze trochę pomiksować. Takie masło przekładam do słoika, no i wystarczy posmarować kanapki. Jest naprawdę fantastyczne. Zero sztucznych dodatków, same orzechy, bardzo, bardzo smaczne. Polecam Wam gorąco przygotować takie masło orzechowe, jest przepyszne. Od dzisiaj już na pewno nie będziecie chcieli kupować takiego ze sklepu. Więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.